dobra. Ojej, nie płacz. Ojejka, ojejku, oj. O. O, nie płacz, nie płacz, nie płacz, nie. Hejo, z tej strony Monia. Witajcie, kochani, ponownie. A dzisiaj... Spójrzcie, co ja dla was dzisiaj przygotowałam. Mam takiego słodkiego misiaka. Poznaj Episie, te rozkoszne misie. Mówił po polsku do swojej mamy. Kocham cię, mamusiu. Gdy są szczęśliwe, mrugają noskami. A gdy zapłaczą, ukołysz je w rączkach. Nakarm butelką lub podaj smoczka. Teraz w zestawie miś na huśtawce. Ale zabawa. Albo w kołysce słodko dziś zaśnie. Misie, Episie, misie, Episie. W kolekcji 6 misiów i 2 brokatowe w zestawach. Zabawki z EP. Wielka frajda. A jest to... Co to jest, jak myślicie? Są to misie Episie seria 3, czyli czas zabawy. Ale fajnie, co? Ale zanim rozpakujemy naszego misiaka pysiaka, przedczas na pozdrowionka, kochani, tak! Więc jako pierwszą osobę pozdrowię Nikolkę Lenarczyk. Mua, buziaczki! Kolejnymi osobami w tym odcinku, które pozdrowię, będą to Cat and Dog. I ty też jesteś super! Mua, buziaczki! Kolejnymi osobami w tym odcinku będą to Otylia Adamus oraz Maja Scott. Mua. Kolejną osobą w tym odcinku, nie wiem czy dobrze przeczytam, ale będzie to Marshall Brown. Mua, trzymaj się! I kolejną osobą w tym odcinku, którą pozdrowię, będzie to B. Zagra-y-ek oraz Natalka Witkowska. Mua, kiwam do was! I ostatnimi osobami w tym odcinku będą to Zuzia Nowak, Kinga Rogowska oraz Fan Blowka. Mua, buziaki kochani, wy natomiast napiszcie mi w komentarzu, czy już posiadacie trzecią serię naszych słodziutkich misiaków. O, właśnie, no bo jak już widzicie, ja już posiadam, no i chcę się z wami tym misiakiem podzielić. Mam takiego fajnego różowego. Zostawcie kciukasa w górę dla naszego misiaka pisiaka, trochę na mnie. No to co, to zaczynamy otwieranie. To uwaga, kochani, jesteście gotowi, aby rozpakować naszego misiaka? O, ja już się nie mogę doczekać. A wiecie, jak ona ma na imię? Jest to akurat Rubinka, taka fajna różowa. No dobra, już nie gadam tyle, to otwieram moje pudełeczko z naszym misiakiem, słuchajcie. I go wyciągamy z tego wielkiego pudełka. I o, uwaga, uwaga, i mamy! O, jaki słodki misiak! Ale on tutaj nawet ma kołyskę, spójrzcie! Może się huśtać, ale frajda! Dobra, to uwaga! O, i nasz misiak mówi po polsku, ekstra! Dobra, i spójrzcie, jak wygląda nasz misiak pysiak! Ła, taki fajny różowutki! No i ma oczywiście swoją buteleczkę, taką bialutką, słodziutką. Ale to nie wszystko, co jest w tej serii, ponieważ mamy 2 śliniaczki dla naszego misiaka. Spójrzcie, jeden jest taki fajny, różowiutki, taki w serduszka, a drugi jest niebieski. Ła, też serduszka. No i co jest najlepsze? Mamy także, co to jest? O, kołyska, jest kołyska. Spójrzcie, jaka jest fajna i w ogóle... Taka, wiecie, brokatowa. No i na końcu mamy jeszcze, oczywiście, ulotkę mamy z serii 3. Jakie misie Episie możemy, słuchajcie, zdobyć w kolejnych seriach? Już wam mówię. Ja już, jak już wam wspomniałam na początku, ja mam misia Episia, słuchajcie, Rubinkę. Ale tutaj jeszcze są inne. Jest brzoskwinka, brzosek, nawet jest chmurka, miętusek, lukierek oraz poziomka, ale słodziaśne.
chyba sobie, wiecie co, przypnę do torebki i będę chodziła z takim misiakiem. Dobra, to uwaga, skoro już wiemy, co jest w naszym pudełku, to pora oczywiście włączyć naszego misiaka, no i go nakarmić i się z nim bawić. No dobra, to pora na zabawę z naszym misiakiem. To uwaga, tutaj na dole, wiecie co, jest taka mała zawleczka i wystarczy ją wyciągnąć. No i oczywiście trzeba włączyć naszego misiaka, pysiaka. Ojejka, on powiedział do mnie mamo. O, ja no cześć misiaku, ale do mnie mówi, może jest głodny, sprawdzimy to. O, uwaga i pije. Ej, nie płacz! Nie płacz! Pi ładnie, pi, pi, pi. No pi, pi, pi ładnie. Ale pije! Słyszycie? O! Pije! Ale dużo pije, chyba naprawdę był głodny. Ojejka, no nie płacz, no przecież pijesz, słodziaczku mój kochany. Ale śmieszne. Rubinka w ogóle jest cała taka zadowolona. Bardzo dużo chciało jej się pić, więc pije, pije, pije. Tak dużo pije, że po prostu, no nie wiem. Uwaga, może wyciągniemy jej buteleczkę. Co, jak sądzicie? Uwaga i... Ojejka, nosek jej się świeci, jak mówi, kocham cię, mamusiu. Ja ciebie też kocham. No i pozostałe dzieci też na pewno ciebie kochają. Ła, to co? Założymy jej śliniaczek. Dobra, to uwaga. Może założymy jej jaki, jak sądzicie? Może ten różowiutki założymy. O, ale będzie słodko wyglądać. To uwaga. Zakładamy jej piękny różowiutki śliniaczek. O, i ma już śliniaczek ubrany na sobie. Ale fajnie. To teraz może się pokołysać na swojej tutaj takiej fajnej kołysce. To uwaga, tutaj musimy ją włożyć i... Ła, ale fajnie, spójrzcie. Niestety mój misiak, Episiak, nie ma nas niestety przyjaciela, aby mogła się niestety z nią pobujać. Chyba, że wy macie jakieś swoje misie, Episie i będziecie chcieli przyjść tutaj do mnie i oczywiście nagrać na wizji razem ze mną i pobawić się z naszymi misiami, Episiami. Co wy na to? Jeżeli są jakieś osoby chętne, to napiszcie mi w komentarzu, a ja postaram się z wami jakoś skontaktować. Mam nadzieję, że może któryś z was, albo któryś z was może posiada, chyba to jest jej przyjaciółka, wiecie? Brogatka, to jest taki beżowy misiak. W ogóle wszystkie są słodkie. Mam nadzieję, że zbiorę całą moją kolekcję. No i mam nadzieję, że wam się też uda. To co? Misiaku, jeszcze będziemy pić, czy dać ci smoczka może, co? Halo, ojejka, zapłynował mi się. Wychodź. O, dobra, już wyszedł nasz misiak, a teraz damy może jej smoczka. Co wy na to? O, uwaga. O, ale smoka, smoczka, słyszycie to? Ale słodko. No dobra. Ojej, nie płacz. Ojejka, ojejku, oj. O. O, nie płacz, nie płacz, nie płacz, nie płacz, nie płacz. O, uspokoiła się, ale fajniutko. To słuchajcie, kochani, zakończyliśmy nasz odcinek z czym? Z misiami Episiami, a dokładniej z naszą różowiutką, słodziutką Rubinką. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzu, czy posiadacie już takie właśnie swoje słodziutkie misie Episie. Zostawcie mi także w komentarzu, jaki kolor macie Episia własnego. Zostawcie oczywiście kciukasa w górę, troszkę dla mnie, no i oczywiście dla naszych misiaków. Piszcie mi o własnych pozdrowionkach, kogo mam pozdrawiać, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Mua, buziaczki, pa, pa!